Cześć, tu Ernest. W tym filmiku przekażę wam, co takiego zmieniła i dodała aktualizacja 5.41 oraz ujawnię wam, jakie skiny i ciekawostki ukrywa. Jak co dwa tygodnie, Epic uzupełniło deficyt nowych skinów do Fortnite, tak aby na piątek i niedzielę było coś nowego. Poza tym, nie zaszło zbyt wiele zmian. Ale tak czy siak, chciałbym zwrócić waszą uwagę na niektóre z nich. Tym razem, zacznijmy może od czegoś, co się zakończyło. Tryb Królewska Robota oraz wydarzenie Wysokie Ryzyko, tak jak zapowiedzieli nam to ludzie z Epic Games, zostało zakończone. Nie można już wykonać wyzwań, aby otrzymać darmowe łakocie, a tryb Królewską Robotę zastąpił jeden z moich ulubionych trybów, ale w edycji solo. Mam tu na myśli szybujące solo, gdzie rozgrywka odbywa się na tych samych zasadach, co pierwowzoru z 50/50, ale w podziale na solo. Dalej w temacie trybów, ekskluzywnie do placu zabaw został dodany nowy przedmiot ograniczony czasowo. Kolco Stadion. Twórcy w świetle pomysłu społeczności na minigry dodali nam opcję zbudowania ogromnego stadionu o wymiarach 7x11 z odbijaczami, pułapkami i trybunami. Nowy przedmiot możemy znaleźć w specjalnych czerwonych dropach, a towarzyszą mu zawsze granaty impulsowe w ogromnej ilości. Inną nowością jest wcześniej zapowiedziana forteca kieszonkowa. Jak opisali to sami twórcy gry, jest wielka, powstaje natychmiast, ma wbudowane odbijacze, legendarna klasa rzadkości, no i jest duża. Nic dodać, nic ująć. A w temacie rozgrywki usunięto system zniszczeń burzy. Od teraz nie będzie ona niszczyła struktur graczy podczas ostatnich stref. Poza tym klasycznie naprawiono garść błędów oraz poprawiono wydajność. Gracze decydujący się na kupno Nintendo Switch za to będą mogli kupić od 5 października edycję Fortnite z zestawem skinów przerobionego archetypu oraz 1000 fałdolców. Niestety to tyle w zmianach i nowościach. Wygląda to trochę tylko jak aktualizacja zawartości, ale jest parę ciekawych wycieków. Zaktualizowany został przedmiot o nazwie Balon o swoją własną ikonę. Już wkrótce może wejść do gry. Umożliwiłby nam uniesienie się w powietrze oraz wyeliminowanie obrażeń od upadku. Pojawiły się też oficjalne wzmianki o skinie o nazwie Dark Bomber, czyli mrocznej wersji bombowych barw. Na ten moment nie jest to cały gotowy skin, ale możliwe, że wejdzie do gry jako nowa stylowa, tak samo jak Pan Pomidorek w plemiennym wydaniu. Co ciekawe, w folderze poświęconym skinom do broni pojawiło się coś z nazwą Cube, czyli kostką. Jednak nie wiemy, co to znaczy. Sama kostka za to, do swojego celu, lootlayka, według wyliczeń powinna dotrzeć jutro w środę około 20:30. A w temacie skinów, tym razem Hypex udostępnił wygląd nowych skinów w grze. Niestety, nie doczekaliśmy się nowych emotek. Zobaczcie sami. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w szkole.